Dzień dobry, witam Państwa na lekcji historii. Na pierwszej lekcji chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, co się działo w starożytności na ziemiach polskich, później na temat legendarnych władców Polski, o dynastii Piastów i o dynastii Antegawenów rządzącej w Polsce. Jeśli chodzi o starożytność, to wiemy, że na pewno ziemie polskie zamieszkiwały jakieś ludy, ale nie mamy pewności, jakie to były ludy. Takie najstarsze właśnie szczątki człowieka na ziemiach polskich to pochodzą sprzed 115 tysięcy lat przed naszą erą i zostały one znalezione w Małopolsce. Ludzie, wiadomo, że wtedy no, nie mieli takich stałych osad, ale zajmowali się zbieractwem, myślistwem, przenosili się z miejsca na miejsce i właściwie dopiero około 6 tysięcy lat temu wiemy, że na ziemiach polskich występowała kultura łużycka. W tym czasie była też epoka brązu, czyli były wytwarzane różne przedmioty, naczynia czy broń z brązu. Z tego okresu pochodzi też taka słynna osada w Biskupinie. Po epoce brązu nastała epoka żelaza. Wiemy, że epoka żelaza wiąże się z pojawieniem się na ziemiach polskich Celtów. Celtowie bili właśnie pierwsze takie monety, wykonywali właśnie różne przedmioty z żelaza. Wiemy też, że mieli oni miejsce kultu na górze Ślęża. Tak jak wszystkie ludy w tamtym czasie, byli oni politeistami, czyli właśnie wierzyli w wielu bogów. Na przełomie dwóch er ziemie polskie zamieszkiwały ludy germańskie. Wiemy na pewno o występowaniu takich ludów w południowej i środkowej Polsce, ale także na Pomorzu, gdzie pojawili się Goci. Następnie na ziemie polskie przybyli Słowianie. Słowianie wędrowali prawdopodobnie między IV a VIII wiekiem. Zamieszkiwali tereny nad Wołgą bądź nad dolnym biegiem Dunaju. Wiemy, że osiedlili się aż do rzeki Łaby na zachodzie i na południu aż do Morza Śródziemnego. I dlaczego te ludy się przemieszczały? Dlatego, że po prostu uciekały przed ludami azjatyckimi. To, co odróżniało Słowian od innych ludów, było to, że nie posiadali oni struktur państwowych. Wiemy, że takie pierwsze państwo słowiańskie zostało utworzone przez kupca o imieniu Samo na terenie dzisiejszych Węgier i Słowacji. I to państwo powstało właśnie na wzór państwa Franków, czyli państwa we Francji. Jeśli chodzi o ziemie polskie, trudno ustalić, ile plemion właśnie zamieszkiwało te ziemie, natomiast wiemy na pewno o kilku. I byli to Wiślanie, którzy byli skupieni wokół Krakowa, Ślężanie wokół Wrocławia, Dziadoszanie koło Głogowa, także Bobrzanie, Trzebowianie, Opolanie, na Dolnym Śląsku, na Kujawiach byli Goplanie, byli także Pomorzanie, podzieleni na kilka mniejszych plemion. Na przykład jednym z takich plemion byli Wolinianie, którzy mieszkali koło Wyspy Wolin. Te i Lędzianie na terenach południowo-wschodnich, a także Mazowszanie na Mazowszu. I wiemy, że plemiona te zamieszkiwały głównie tereny nad rzekami,
Polska była wtedy, czy ziemie polskie były wtedy krajem bardzo mocno zalesionym. W Wielkopolsce mieszkało plemię Polan, które okazało się takim najsilniejszym z tych wszystkich plemion. I to plemię Polan w wieku IX podbiło pozostałe plemiona i utworzyło własne państwo. Zanim przejdziemy do pierwszego władcy Polski, chciałabym opowiedzieć o kilku legendarnych władcach. Z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, były właśnie przekazywane pewne historie, które zostały spisane przez kronikarzy. Natomiast są to legendy, nie mamy pewności, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. I pierwsza taka legenda opowiada o trzech braciach, Lechu, Czechu i Rusie, którzy wyruszyli właśnie szukać miejsca, w którym mogliby się osiedlić. I kiedy przybyli to ci trzej bracia właśnie w okolice Gniezna dzisiejszego, zobaczyli piękną dolinę właśnie, gdzie było dużo rzek i akurat był zachód słońca, na tle tego zachodzącego słońca zauważyli orła. I ten widok tak spodobał się Lechowi, że postanowił tam zostać i założyć własny gród o nazwie Gniezno. Pozostali bracia postanowili wyruszyć dalej. Czech wyruszył na południe i założył właśnie, jest założycielem państwa Czechy, natomiast Rus wyruszył na wschód i jest założycielem Rusi. Druga z legend wydarzyła się kilka lat po śmierci Lecha. W Gnieźnie rządził wtedy król Popiel, który był bardzo przez poddanych nielubiany. I ten król Popiel pewnego razu wyprawiał ucztę, a na tej uczcie postrzyżyny. Postrzyżyny to była taka uroczystość, która polegała na obcięciu włosów synom siedmioletnim i oni przechodzili z opieki ojca, przepraszam, opieki matki pod opiekę ojca. I w czasie tej uczty do Popiela przybyli dwaj tajemniczy wędrowcy. Poprosili o to, aby dał im Popiel jedzenie oraz picie, ale Popiel im odmówił. Dlatego postanowili ci wędrowcy ruszyć dalej i trafili do chaty chłopa Piasta, który żył bardzo biednie, natomiast zgodził się ich przyjąć. A Piast w tym samym czasie wyprawiał postrzyżyny swojemu synowi. I tutaj tak cudownie właśnie zaczęło przybywać jedzenia, picia. Ci wędrowcy przepowiedzieli, że kiedyś właśnie będzie żył Piast w dostatku i sławie. I kilka właśnie lat po śmierci Popiela, tutaj syn Piasta, czyli Siemowit, został wybrany na władcę w Gnieźnie. I właśnie ten Siemowit miał być pradziadkiem pierwszego historycznego władcy Polski, czyli Mieszka I. Ostatnia z legend opowiada o Kraku, czyli właśnie takim przybyszu z dalekiego kraju, który przybył do Krakowa i zapowiedział, że kiedy zostanie królem, to wtedy wprowadzi właśnie prawo, będzie tak rządził, że tym Lechitom, bo tak nazywano wtedy według tej legendy mieszkańców Krakowa, będzie się im żyło lepiej. I tutaj jeszcze z tym właśnie panowaniem Kraka, od którego imienia Kraków ma swoją nazwę, wiąże się legenda o smoku wawelskim, czyli który został właśnie podstępem
zabity przez synów kraka, w jaki sposób podsunęli mu oni po prostu bydlęce skóry z tlącą się siarką i w ten sposób zabili tego smoka. Teraz chciałabym przejść do omówienia historii dynastii Piastów. Tak jak powiedziałam, pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. Co to oznacza, że historycznym? Oznacza to, że jego potwierdzenie jego panowania mamy w różnych źródłach historycznych. Wiemy, że objął władzę około 960 roku naszej ery. Panował w Wielkopolsce, ale też podporządkował sobie Mazowsze, Pomorze Wschodnie, Pomorze Zachodnie, Śląsk i Małopolskę. Razem z podbijaniem tych terenów Mieszko zakładał grody, czyli takie osady obronne właśnie z murami, które trudno było zdobyć. Te grody to były po prostu późniejsze miasta. I takim najważniejszym wydarzeniem w czasie panowania Mieszka było przyjęcie chrztu od Czech. W roku 966 to przyjęcie chrztu było też poprzedzone małżeństwem z czeską księżniczką Dobrawą. Czyli właśnie Polska była wtedy krajem pogańskim. Mieszko jako pierwszy przyjął chrzest. Natomiast trzeba pamiętać, że takie rozpowszechnienie wiary chrześcijańskiej trwało jeszcze kolejne wieki. Do Polski zaczęli wtedy przybywać pomału duchowni właśnie z Europy Zachodniej, zaczęli tworzyć klasztory, kościoły, doszło też do rozwoju nauki i wzrosło znaczenie Polski w Europie. Poza tym, w związku, że Mieszko przyjął chrzest, to utworzono też pierwsze właśnie biskupstwo w Poznaniu. Mieszko I umiera w roku 992 i wtedy władzę w państwie przyjmuje jego syn Bolesław, zwany Chrobrym, czyli inaczej Dzielnym. Bolesław był pierwszym władcą Polski, który otrzymał zgodę papieża na koronację i został koronowany właśnie na krótko przed swoją śmiercią w 1025 roku. Jeśli chodzi o takie najważniejsze wydarzenia z życia Bolesława, to z pewnością była pomoc w organizacji wyprawy misyjnej do Prus biskupa Wojciecha pochodzącego z Pragi, który właśnie udał się do Prus, aby tam ich nawracać na wiarę chrześcijańską. I tutaj Bolesław Chrobry chciał pomóc w organizacji tej wyprawy. Kiedy biskup Wojciech został przez Prusów zamordowany, później został też ogłoszony świętym, a jego ciało zostało wykupione właśnie przez Bolesława Chrobrego za tyle srebra, ile ważyło. Relikwie świętego Wojciecha zostały umieszczone w Gnieźnie. W związku z tym do Gniezna zaczęły przybywać pielgrzymki do grobu świętego Wojciecha. Z taką pielgrzymką przybył także cesarz niemiecki Otton III. Było to bardzo ważne, ponieważ doszło do spotkania Bolesława i Ottona. I w czasie tego spotkania Otton III zgodził się na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie. Zaproponował także Bolesławowi utworzenie takiej wspólnoty, coś na kształt dzisiejszej Unii Europejskiej, do której Polska też miałaby należeć. I dodatkowo doszło też do wymiany właśnie darów pomiędzy tymi dwoma władcami. Cesarz także włożył na głowę Bolesława diadem i w ten sposób dał mu właśnie znak, że popiera jego koronację.
Natomiast krótko po zjeździe w Gnieźnieńskim Otton III zmarł i wtedy Bolesław Chrobry popadł w konflikt z nowym cesarzem niemieckim Henrykiem. Henryk zaatakował Polskę i przyłączył do Niemiec Milsko-Jużyce. Drugie państwo, z którym Bolesław toczył wojnę, to była Ruś Kijowska. Zorganizował on wyprawę na tą Ruś i udało mu się przyłączyć do Polski Grody Czerwieńskie. Po śmierci Bolesława władzę w państwie w 1025 roku przejął jego syn Mieszko II. Nie był to jednak dobry czas dla Polski, ponieważ utraciła Polska za jego panowania ziemie, które zdobył Bolesław Chrobry. Poza tym Mieszko II właśnie toczył też konflikt ze swoim przyrodnim bratem Bezprymem i został przez niego wygnany. W takiej sytuacji władzę w kraju próbował odzyskać jego syn Kazimierz. Będziemy go nazywali Kazimierzem Odnowicielem. W czasie jego panowania niestety Wielkopolska została najechana przez Czechów, a konkretnie przez księcia czeskiego Przetysława. I w takiej sytuacji Kazimierz Odnowiciel postanowił przenieść stolicę Polski do Krakowa. Dlaczego Kazimierz otrzymał przydomek Odnowiciel? Dlatego, że przyłączył z powrotem właśnie do Polski Mazowsze, Śląsk i Pomorze Zachodnie, które zostało utracone. Dzieło Kazimierza kontynuował jego syn Bolesław, którego będziemy nazywali Szczodrym bądź Śmiałym. Ale i także ten król musiał uciekać z Polski w 1079 roku, ponieważ zawiązał się spisek przeciwko niemu. Jedną z osób, które należały do tego spisku, był biskup krakowski Stanisław i Bolesław Śmiały właśnie zlecił według kronikarzy zabójstwo tego biskupa, który zresztą został zamordowany w trakcie odprawiania mszy. Bolesław Śmiały spotkał się z bardzo dużym potępieniem i niestety musiał uciekać, a władzę w kraju przejął jego młodszy brat Władysław Herman. Władysław Herman niestety rozpoczął osłabianie polskiego państwa, ponieważ podzielił Polskę pomiędzy swoich dwóch synów, Zbigniewa oraz Bolesława. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Kujawy, natomiast Bolesław Śląsk, Małopolskę i ziemię lubuską. Z kolei Mazowsze pozostało pod panowaniem Władysława. Niestety po śmierci Władysława Hermana rozpoczęła się walka pomiędzy braćmi, którą wygrał Bolesław. Będziemy go nazywali Bolesławem Krzywoustnym. Bolesław Krzywousty nie chciał, aby jego synowie kłócili się tak jak on ze swoim bratem, dlatego postanowił podzielić Polskę pomiędzy swoich kilku synów i ten podział zaczął obowiązywać od roku 1138 i będziemy go nazywać podziałem Polski na dzielnice. Taką władzę zwierzchnią nad tutaj tymi wszystkimi dzielnicami miał sprawować senior, czyli najstarszy z synów, który otrzymał dzielnicę senioralną, czyli taki pas ziemi od Pomorza aż do Krakowa, taki przedśrodek Polski, pas ziemi.
Niestety rozbicie dzielnicowe miało bardzo negatywne skutki dla Polski, ponieważ doprowadziło do wojen domowych, które trwały około 200 lat. Część ziem polskich udało się zjednoczyć dopiero w XIII wieku przez księcia kujawskiego Władysława Łokietka. Władysław Łokietek właśnie przejął władzę nad Wielkopolską i Małopolską. Niestety musiał on dodatkowo toczyć bój z kolejnym wrogiem, jakim był Zakon Krzyżacki. Zakon Krzyżacki został sprowadzony na ziemie polskie przez księcia Konrada Mazowieckiego w 1226 roku, po to, aby zakon chronił Mazowsze przed najazdami pogańskich Prus. I zakon rzeczywiście chronił te ziemie, ale niestety później zaatakował także Polskę i doszło do bardzo długich wojen polsko-krzyżackich. Krzyżacy odebrali Polsce jej północne ziemie, czyli tutaj właśnie Pomorze Gdańskie, Kujawy, ziemię dobrzyńską. Nie chcieli jej zwrócić Polsce pomimo wyroku sądu w 1320 roku. Niestety w 1320 roku Władysław Łokietek zmarł i władzę w kraju przejął jego syn Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki objął władzę w 1333 roku po śmierci swojego ojca. Natomiast w 1320 roku Władysław Łokietek był koronowany na króla Polski. Dało mu się koronować, zmarł dopiero właśnie 13 lat później. Dlaczego Kazimierz otrzymał przydomek Wielki? Przede wszystkim dlatego, że za jego panowania Polska stała się krajem takim bardzo rozwiniętym gospodarczo, kulturalnie. Mówi się, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, ponieważ wybudował bardzo dużo zamków, murów obronnych, nowych miast. Ujednolicił prawo, udało mu się także odzyskać od Krzyżaków Kujawy i ziemię dobrzyńską, a także jest założycielem pierwszego na ziemiach polskich uniwersytetu, czyli Akademii Krakowskiej. Kazimierz Wielki był ostatnim przedstawicielem z dynastii Piastów. Zmarł w 1370 roku, z żadną ze swoich żon nie miał syna. Co się wtedy wydarzyło? W Polsce zaczęła panowanie dynastia Angegawenów. Na tronie polskim zasiadł Ludwik Angegaweński. Był on synem króla Węgier Karola Roberta i Elżbiety, córki Władysława Łokietka. Ludwik, podobnie jak Kazimierz Wielki, nie miał syna, miał trzy córki. Był królem Polski i królem Węgier. Dzięki temu panowaniu doszło do właśnie unii personalnej pomiędzy tymi dwoma państwami, czyli Polska i Węgry miały jednego władcę. Po śmierci Ludwika władzę w kraju przejęła jego najmłodsza córka Jadwiga, która była drugą i także ostatnią jednocześnie przedstawicielką dynastii Angegawenów. I jeśli chodzi o tą lekcję, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.